Ja może dodam, bo tam może nie wszyscy będą, ale chciałbym szczególnie Pani podziękować za to, że naszego wspólnego kolegi Pana Dąbrowskiego w ten sposób dzisiaj przyszliśmy. I może taka ciekawostka, bo nie wszyscy wiedzą, ale w tym miejscu, gdzie kiedyś odbywał wielki strajk na kolei, Henryk Dąbrowski mnie uratował z pewnych kłopotów prokuratorskich, gdzie zeznał w prokuraturze, że miał przepustkę i mógł na następnie wchodzić. Tego mu nie zapomnę, ja to jeszcze będę mówił dzisiaj, ale Heniu, czuwaj nad nami, bo może jeszcze trzeba będzie takiej pomocy. Szczęść Boże. Dziękuję Ci, Rysiu, serdecznie. Myślę, że jeszcze będzie czas na te wspomnienia, które dzisiaj będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uczestnikami bardzo podniosłej uroczystości, która była możliwa dzięki inicjatywie grupy przyjaciół pana Henryka, której to grupie niewątpliwie liderował pan Stanisław Kokot, tu przy mnie obecny. Chciałbym wszystkim oczywiście podziękować i uhonorować wszystkich, którzy się przyczynili do tej uroczystości, w osobie pana Stanisława. Tym wszystkim chciałem złożyć podziękowanie. Ponieważ słowa są ulotne, pozwoliłem sobie napisać podziękowanie dla pana Stanisława Kokota, które odczytam. W imieniu członków rodziny Nowkuńskich pragnę złożyć panu najgłębsze podziękowanie oraz wyrazy szacunku za osobistą inicjatywę i zaangażowanie w realizację tablicy upamiętniającej osobę i dzieło świętej pamięci Henryka Dąbrowskiego, której odsłonięcie na budynku dworcowym w Herbach Nowych, mieszczącym salę tradycji magistrali węglowej imienia Józefa Nowkuńskiego, stanowi dopełnienie pożegnania tego zwykłego, niezwykłego człowieka. To z jego zainteresowań, pasji, miłości do zawodu kolejarza oraz szacunku dla dokonań ludzi tworzących historię polskiego kolejnictwa powstała sala tradycji. To z jego inicjatywy nosi ona imię mojego dziadka, inżyniera Józefa Nowkuńskiego, budowniczego linii Kalety Podzamcze oraz magistrali węglowej. Wszystko to powoduje, że stosunek mój i członków mojej rodziny do osoby pana Henryka i jego dzieła ma charakter bardzo osobisty. Pan Henryk był przyjacielem mojej rodziny. Pan zaś, panie Stanisławie, i był przyjacielem pana Henryka. Przyjaciele naszych przyjaciół są również naszymi przyjaciółmi. Dlatego kieruję do pana te słowa w poczuciu przyjacielskiej więzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem naprawdę wzruszony. Dziękuję panu serdecznie. Postaram się tą wolę wypełniać i to dotrzymać. Dziękuję bardzo serdecznie. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei pozwólcie państwo, że przeczytam list skierowany do organizatorów dzisiejszej uroczystości. W imieniu licznej rzeszy polskich miłośników kolejnictwa jesteśmy wyrazicielami wdzięczności wobec tych wszystkich osób, które doprowadziły do odsłonięcia tablicy upamiętniającej naszego kolegę Henryka Dąbrowskiego. Henryk był kolejarzem w czwartym pokoleniu, był dumny z przynależności do grona ludzi tego zawodu. Był miłośnikiem kolejnictwa, niestrudzonym propagatorem szacunku do przeszłości, do historii kolei i godności zawodu kolejarza. Ceniliśmy go bardzo za jego skromność i ciągłą gotowość do służenia tej sprawie. Dziękujemy serdecznie organizatorom dzisiejszej uroczystości za podjęty trud w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Odsłonięta tablica przypominać będzie wszystkim tym, którzy przed nią staną, o naszym koledze i zwykłym kolejarskim życiu niezwykłego człowieka. Henryku, pamiętamy. Przyjaciele z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Na swoje ręce, Stasiu, składam. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To była naprawdę podniosła chwila. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. A te dokumenty przekażę Patrykowi, by one znalazły się tutaj w tej sali i tam mogły dalej przebywać. Dziękuję bardzo.
Tak, się zobaczę. Już można, tak? Nie będę trzeba ze związkami walczyć. Dobrze, było.